Cześć, cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kawałku konferencji Voice Fest. Jest mi niezmiernie miło przed Wami tutaj dzisiaj wystąpić i super, że w Polsce, nawet jeśli tylko w przestrzeni wirtualnej, no bo takie mamy czasy, ale super, że w Polsce jest już organizowana konferencja dedykowana tylko właśnie tematom chatbotów i voicebotów, bo widać, że ta nasza branża powoli dojrzewa i coraz więcej osób dostrzega, jakie to są super i jakie to są przyszłościowe tematy. Moja prezentacja ma taki filozoficzny tytuł: coś się kończy, coś się zaczyna. Opowiadał będę o tym, jakie zmiany zaszły na koniec ubiegłego roku na Messengerze i w trochę humorystyczny sposób podejdziemy do tego, jak to może zmienić to, jak wyglądają chatboty właśnie na Facebook Messengerze. Postaram się, żeby było wesoło, postaram się, żebyście ten czas spędzili razem ze mną miło, ale zarazem, żebyście coś z tej prezentacji wynieśli też mądrego dla siebie. Ja nazywam się Maciej Maliszewski. Tu macie mnie w takiej wylaszczonej w Photoshopie wersji, tu macie wersję Real Me. No jest pewien dysonans, wiem, ale I'm doing my best. Jestem projektantem chatbotów i voicebotów, szeroko rozumianych interfejsów konwersacyjnych, a na co dzień pracuję w firmie K2Bots AI. Jestem niezmiernie z tego powodu dumny, nie ukrywam i nie będę też ukrywał, że szalenie kocham tą ekipę, z którą przychodzi mi pracować. Zrobiliśmy razem już kilkanaście chatbotów i voicebotów dla naprawdę wspaniałych klientów. Wiele z nich zostało też wyróżnionych różnymi nagrodami, jeśli chodzi o tą branżę, polską branżę digitalową, także możecie mi zaufać, że do naszej pracy podchodzimy naprawdę wkładając w to całe serce i z wielką po prostu pasją. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę tą pasją też Was będę zarażał. Przejdźmy do sedna sprawy. Rozmawiać będziemy o Facebook Messengerze i o tym, jak wygląda codzienność życia chatbot designerów czy botmakerów, którzy właśnie tworzą boty na Messengera i dlaczego to nie jest nudna praca, a dni nie są monotonne, mówiąc eufemicznie. Zanim jednak dojdziemy do Messengera, to cofniemy się w czasie. Cofniemy się w czasie aż do roku 1950, kiedy pojawia się publikacja Alana Turinga, w której to Alan po raz pierwszy użył koncepcji, które później została ta koncepcja nazwana testem Turinga. Takiego eksperymentu, w którym człowiek ma zgadnąć, czy w grze rozmawia z innym człowiekiem, czy też rozmawia z programem komputerowym. Czyli pojawia się tu koncepcja programu komputerowego udającego człowieka, czyli właśnie chatbota, a mamy rok zaledwie 1950. Żeby to jeszcze wszystko tak poukładać, to Alan Turing jest jednym z twórców koncepcji komputera uniwersalnego, czyli gość w uproszczeniu wymyślił komputer, stworzył całą branżę IT i od razu rozumiał, że chatboty, że interfejsy konwersacyjne to mają wielką przyszłość, że to jest właśnie ta forma komunikacji między człowiekiem a komputerem, która będzie najbardziej dla nas naturalna. Z roku 1950 przenosimy się do roku 1966. Jak na każdą dobrą prezentację o chatbotach przystało, musi paść hasło Eliza. Eliza to babcia albo prababcia wszystkich chatbotów, którą możemy uznać za pierwszego takiego dojrzałego chatbota. Eliza prowadziła rozmowę to był w zasadzie jeden ze scenariuszy jej rozmowy, ale ten najbardziej znany, prowadziła rozmowę jako psychoterapeutka, która zadawała bardzo wnikliwe, dociekliwe pytania swoim rozmówcom i w ten sposób to ona prowadziła całą rozmowę, skłaniając tych rozmówców czasami do bardzo
głębokich zwierzeń. Z roku 1966 przeskakujemy kilkadziesiąt lat w przód, aż do roku 2005. W tym właśnie roku Steve Worswick rozpoczyna pracę nad chatbotem Mitsuku. Rozwija go, rozwija rok po roku, robi to zupełnie samodzielnie, powiedzmy w swoim zaciszu swojego mieszkanka, i w roku 2013 po raz pierwszy Mitsuku zdobywa nagrodę Loebnera. To jest nagroda właśnie dla chatbota, który najlepiej sprawdzi się w teście Turinga, od którego zaczęliśmy rozmowę. A mamy rok 2013. Od tamtego czasu jeszcze pięciokrotnie Steve otrzymuje za Mitsuku nagrodę Loebnera. I dlaczego mówię o tej całej historii i prehistorii? Żeby uświadomić wam, że tu mówimy zaledwie o roku 2013, kiedy powstał właśnie ten Mitsuku. Dziś Mitsuku nosi imię Cookie. Jeszcze dodam takie wtrącenie. Wtedy już powstał chatbot, który do dziś prawdopodobnie jest najbardziej zaawansowanym chatbotem, z którym gdziekolwiek możecie porozmawiać. A zatem mówimy o roku 2013, czyli 3 lata przed rokiem 2016, w którym to nasz ukochany Marek ogłosił: możecie odpalać boty na Messengerze. Wiele osób tak potocznie uważa właśnie ten rok 2016 za rozpoczęcie boomu chatbotowego i chciałem tym przydługawym i nudnym wstępem wyprowadzić was z błędu, że chatboty mają znacznie dłuższą historię, natomiast nie da się ukryć, że ten moment jest przełomowy. Konferencja F8, rok 2016, Marek mówi: słuchajcie, możecie odpalać wasze chatboty na naszym Messengerze. I to wystarczyło, żeby ruszyła olbrzymia fala, lawina chatbotów, wszyscy się rzucili: boty, boty, robimy boty, wszyscy nagle chcą botów, nikt jeszcze nie potrafi robić botów, ale wszyscy chcą, to nieważne, że nikt nie potrafi, bo klienci chcą za nie płacić, a to jest najważniejsze, jeżeli są pieniądze, to będzie i podaż. Więc szybciutko wszyscy zabrali się za robienie chatbotów. Po roku na Facebook Messengerze było już 100 tysięcy chatbotów, po kolejnym roku było już 300 tysięcy chatbotów. No pojawia się tylko taki problem, że w tym całym pośpiechu wszyscy zapomnieli, że chatbot składa się jakby z dwóch części i tą pierwszą częścią jest chat, czyli chatbot miał być programem zdolnym do czatowania, czyli programem zdolnym do rozmowy, natomiast te tak zwane chatboty na Messengerze do rozmowy zbyt zdolne nie są, to znaczy są całkiem do bani. Są całkowicie tak naprawdę pozbawione tego komponentu sztucznej inteligencji. Powiedzmy w 95% przypadków z tych 300 tysięcy chatbotów pewnie tak jest. Interakcja z tymi chatbotami polega po prostu na klikaniu w gotowe przyciski, tak jak to mamy w tradycyjnych programach z interfejsem graficznym, gdzie po prostu klikamy różne opcje wyboru. Jako że mobile już króluje, to są też opcja też swajpowania, tak zwanych karuzel. Mało kto się bierze w ogóle za ten obszar NLP, czyli za obszar platform do przetwarzania języka naturalnego, które pozwalałyby na projektowanie tych prawdziwie konwersacyjnych chatbotów. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ten kierunek jest bardzo pracochłonny, bardzo czasochłonny, a więc też drogi. Wszyscy wybierają sobie łatwiejszą drogę do celu. No i powoli ci wszyscy, ci sami influencerzy, którzy jeszcze niedawno wołali: róbcie boty, boty to jest przyszłość, boty to jest rewolucja i tak dalej, powoli zaczynają przebąkiwać, że są rozczarowani tą całą chatbotową bańką, która wkrótce pewnie pęknie, że liczyliśmy na wiele, a dostaliśmy wiele chłamu. No i tak zaczyna się kończyć ten sen o tej chatbotowej rewolucji na Messengerze, która miała wszystkim przynieść takie wielkie pieniądze i zrewolucjonizować nasz rynek. Wielkie firmy konsultingowe jeszcze niedawno mówiły, że w ogóle do roku 2020 to 80% wszystkich biznesów będzie miało swojego inteligentnego chatbota. No jak wiecie, ta rzeczywistość się nie zmaterializowała. Facebook też to dostrzega, stara się ratować sytuację. Tyle, że poszedł w trochę złą stronę, bo zamiast popchnąć tych botmakerów do tego, żeby jednak zaczęli tworzyć chatboty, które będą miały te konwersacyjne kompetencje, to na przykład daje im takie narzędzie jak to, żeby w chatbotach zrobić hamburgerowe menu, czyli takie menu rozwijane, charakterystyczne dla aplikacji mobilnych, gdzie można sobie klikać w poszczególne opcje i wybrać po prostu z menu opcje, co ten chatbot ma zrobić. No niby wszyscy lubią klikać, ale na Messengerze chyba nie o to
chodziło. Wszyscy wierzyli, że tego fajnego bota wyklikają w jeden wieczór szybciutko na tym przysłowiowym chat fuelu, czyli na jednej z takich prostych platform do szybkiego tworzenia tych właśnie, no podkreślę to niestety boleśnie, prostych chatbotów. Ja nie chcę dyskredytować samego ChatFuela, to jest fajne narzędzie. Też mamy chatboty na ChatFuelu, które do dzisiaj fajnie działają, ale niech to będzie odstępstwo od reguły i wróćmy do takiego punktu, że to nie są te boty, których wszyscy szukali, na które wszyscy liczyli. Wszyscy liczyli na to, że chatboty to będą obdarzone sztuczną inteligencją programy zdolne do rozmowy z użytkownikiem, że tu będzie ta rewolucja. To, co dostaliśmy, to zupełnie nie było to i tak jakby wszyscy na chwilę zapomnieli, że na Messengerze to generalnie się rozmawia, że Messenger to jest miejsce, w którym my ze znajomymi prowadzimy te nasze po prostu czaty, konwersacje i tak dalej. Więc fajnie by było, gdyby sobie wszyscy o tym przypomnieli. No i nie da się ukryć, że entuzjazm do botów zaczął stygnąć, czas sobie płynął i gdzieś tak na przełomie tego roku 2019-2020 na pewno już ten dynamiczny przyrost liczby chatbotów wyhamował. A że rok 2020 był rokiem no bardzo ciekawym, niestety też w negatywnym tego słowa znaczeniu, to rykoszetem oberwał również i sam Facebook Messenger. Trochę niespodziewanie na koniec roku Facebook ogłosił, że ponieważ Unia Europejska wymaga od Facebooka większej ochrony prywatności swoich użytkowników, to wyłączone zostanie wkrótce dla użytkowników Unii Europejskiej mniej więcej 90% tych klikalnych opcji w naszych chatbotach. Jak ma się ochrona prywatności do tych klikalnych przycisków i karuzel i hamburger menu w bocie? Trochę nam się to nie klei. Mamy jakieś spiskowe teorie oczywiście, ale dzisiaj nie o nich akurat rozmawiamy. No więc koniec końców z Facebooka znikają te właśnie wspomniane wcześniej, tak krytykowane przed chwilą przeze mnie karuzele, czyli te przewijane na bok opcje wyboru, znikają klikalne przyciski, znika to hamburgerowe menu. Przy okazji odpadają też takie cenne funkcje jak możliwość wysyłania do użytkowników powiadomień przez Messengera, powiadomień poza 24-godzinnym oknem rozmowy, czyli w uproszczeniu oznacza to, że no nie możemy się, nie może bot już pisać do użytkowników po upływie pewnego czasu. Znika też typing indicator, czyli taki też charakterystyczny dla chatbotów symbol, że chatbot sobie w tle pisze odpowiedź dla użytkownika. To oczywiście była i jest ściema, to znaczy chatbot nie potrzebuje nawet sekundy na to, żeby odpisać użytkownikowi na jego wiadomość, ale żeby było bardziej naturalnie, to symulowaliśmy ten upływ czasu, ten czas potrzebny na napisanie na klawiaturze wiadomości właśnie tym typing indicatorem. Te rozwiązania zniknęły. Facebook przygotował co prawda taką listę rekomendacji, jakie zmiany wprowadzić w botach, żeby te znikające elementy zastąpić innymi elementami. No te rekomendacje są bardzo mało użyteczne i chyba nikt do końca ich też tak poważnie nie potraktował. I myślę, że wszyscy botmakerzy, którzy tworzyli chatboty dla Facebook Messengera, mieli prawo w tym punkcie poczuć się trochę zagubieni. Na pewno wiele było właśnie takich osób, dlatego że skoro 95% chatbotów oparte było właśnie na klikalne przyciski i karuzele, oparte było na tych graficznych elementach interfejsu, no to oni magicznie z dnia na dzień nie byli w stanie swoich chatbotów przystosować do tych jednak dużych zmian. A co jeśli powiem wam, że w zasadzie te zmiany, nad którymi przed chwilą załamywaliśmy ręce, to w zasadzie wygląda na to, że to są chyba zmiany na lepsze, a przynajmniej zmiany, które wymuszą zmianę kierunku w którym my również wierzymy, w tym jedynym słusznym kierunku konwersacyjnych chatbotów. Przed chwilką dopiero co tak krytykowałem te chatboty, które polegają tylko na klikaniu w gotowe przyciski i mówiłem, że wszystkim marzyło się to, żeby chatboty to były takie obdarzone sztuczną inteligencją programy, z którymi można porozmawiać tak jak z kumplem.
No to mamy, znikają przyciski, już nie ma wyboru, trzeba tworzyć chatboty konwersacyjne. Jest tu oczywiście pewien haczyk, rośnie znaczenie NLU, czyli rośnie znaczenie tych rozwiązań, za pomocą których trenujemy, uczymy chatboty rozumieć swobodny język użytkowników. To jest praca trudna, nie będę ukrywał, to jest praca trudna, to jest praca czasochłonna, ale przynajmniej to jest praca w tym słusznym kierunku, przestajemy błądzić. Jest też jedna dobra wiadomość. Wiodące platformy rozumienia języka naturalnego, jak chociażby Dialogflow od Google, z którego sami korzystamy, ja również jestem wielkim fanem tego rozwiązania, w nich można zacząć pracę za darmo. Możecie dzisiaj czy jutro założyć sobie tam konto i zacząć nową przygodę z trenowaniem waszego inteligentnego chatbota. Zupełnie za darmo. Przynajmniej oczywiście to dotyczy przynajmniej tych pierwszych kroków, ale też te pierwsze kroki są w końcu najtrudniejsze. Jest jeszcze jeden poboczny wątek. Niewątpliwie rośnie dziś znaczenie dobrego copywritingu. Ponieważ liczba tych form ekspresji naszego chatbota zawęża się do prostych, krótkich wiadomości, ewentualnie wzbogaconych oczywiście nadal o zdjęcia, bo zdjęcia wolno nam jeszcze wysyłać, ale już nie ma takich bogatych karuzel, w których wybór jednej z opcji mógł być opatrzony indywidualnym obrazem, więc nie da się ukryć. Rośnie znaczenie dobrego copywritingu, zwięzłego, konkretnego, zrozumiałego, ciepłego, przyjaznego języka. I to również jest zmiana na plus. Super, że wartość słowa rośnie. I docieramy do najważniejszego slajdu w mojej prezentacji. Ten slajd jest tak ważny, że umieściłem go w tej prezentacji trzykrotnie. To jest drugi raz i trzeci raz ten sam slajd. Proszę bardzo. Chciałem was zostawić dzisiaj z taką tezą, że po tych zmianach, które zaszły w grudniu, w zasadzie chatboty dla Messengera trzeba projektować tak jak voiceboty. Czyli nie ma lepszej formy projektowania i testowania konwersacji, niż wypowiadać te wiadomości i te fragmenty konwersacji, którą projektujemy, na głos. Jeżeli wypowiecie jakąś konwersację testową z naszym botem na głos i to brzmi dobrze, to mogę wam obiecać, że również w interfejsie Messengera, na Messengerze, ta konwersacja będzie dobrze działać. A zatem tym bardziej prawdziwy staje się fakt, że rodzina, do niedawna takie trochę rozdzielne rodziny botmakerów, którzy tworzyli rozwiązania dla Messengera i twórców voicebotów, w zasadzie stanowią od teraz jedną rodzinę, którą raczej nazwałbym projektantami konwersacji, czy też conversational UX designers. Z tą myślą chciałem was dzisiaj zostawić. Niewątpliwie zakończyła się pewna epoka. Jak no nie da się ukryć, ja uważam, że zakończyła się niefajna epoka i nie będę za nią płakał. Zakończyła się epoka dominacji na Facebook Messengerze prostych klikaczy, które ktoś śmiał nazywać chatbotami, a które tak naprawdę do prawdziwej rozmowy nie były zdolne. Zaczyna się nowa epoka. Mamy nadzieję, że lepsza. Mam nadzieję, że te zmiany przynoszą coś dobrego. Jak będzie? Zobaczymy. Ale jedno jest pewne, na pewno 2021 rok na Messengerze nie będzie nudny. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, zbierajcie je, wysyłajcie do mnie, bardzo chętnie na wszystkie odpowiemy. Życzę wam udanej dalszej części dzisiejszej konferencji VoiceFest. Życzę wam udanego afterparty i najważniejsze, co najważniejsze, niech Voice będzie z nami. Dziękuję wam bardzo. Została mi jeszcze minuta, a właściwie 30 sekund do końca, więc może jak już było pełno memów, to zakończymy też dźwiękowym memem, czyli elektroszantą. Mam nadzieję, że słychać. Pozdrawiam was. Cześć. The winds blew from her bed up to the noble boy, my bully boy.